Cześć, witam. Zajmiemy się dzisiaj skasowaniem luzu na maglownicy, czy bardziej przekładni kierowniczej. I tak, od czego tutaj ten? Takie moje prowizoryczne najazdy, ale działają. Będziemy potrzebować 15 takiej nasadki i śrubokręta krzyżaka. I będziemy chodzić pod auto. Skasujemy luz, to jest sprawa bardzo prosta, no ale pokażę tu mniej więcej od czego zacząć i jak to wszystko ten. Jedziemy pod samochód. I tak. Musimy ściągnąć obudowę, osłonę. Tutaj pod silnikiem. Odkręcamy wszystkie, tu jest chyba ich 6, 7, 8 takich, 8 takich szybko. Dobrze, cyk. Dosyć szybko się odkręcają. Cyk. No a jak to ściągniemy? Całą tą będziemy wszystko widzieć. Więc tak, obudowę mamy ściągniętą. Głębiej, jak to będzie wszystko widać. Tak, tu mamy właśnie całą tą maglownicę. Tu już się poci, więc pewnie będzie do regeneracji. Ale gdzie ten luz kasować, jak coś tam mamy? Luzy na kierownicy, jakieś stuki dziwne. Maglownica. Mamy ją. To. Dokładnie. I tam sobie dalej idzie. Jak widać, drążek do kierownicy. I tutaj mamy tą śrubę do kasowania luzu. I co robimy dalej? Jeszcze pokazuję. Tutaj mamy klucz, nasadkę. Nakładamy i po prostu dokręcamy. Ale pamiętajcie, to są jednak milimetry. Nie wkręcajcie tego aż tak bardzo, bo potem poskręcacie to, zaczniecie jechać i kierownica będzie wam albo ciężko chodzić, albo w ogóle nie będzie odbijać na zakrętach, jak będziecie skręcać. Sprawa jest bardzo prosta, no, ściągnąć obudowę, tak jak mówię, tu jest taka jedna śrubeczka, którą widać. Wystarczy ją dokręcić jakieś kilka milimetrów, przejechać się, sprawdzić. Nie zakładać od razu obudowy, tylko przejechać się kawałek, sprawdzić jak to wszystko ten, czy wam pasuje, czy nie. I dopiero poskręcać. No maglownicę tu widzimy, no, tutaj też się troszeczkę poci. Trzeba by coś z tym zrobić w najbliższym czasie. No ale okej. No więc chyba to tyle. Jak materiał okazał się wam pomocny, to aha, jeszcze jedna sprawa. Jak kasujecie ten luz, dokręcacie tutaj tą śrubę, to pamiętajcie, żebyście sobie kołami skręcili całkowicie. Skręćcie sobie całkowicie, powiedzmy w prawo czy całkowicie w lewo. I dopiero dokręcajcie tą śrubę. Wtedy to ma sens. Dlaczego? Bo maglownica, jeżeli macie koła na prosto, to ona w tym momencie jest najbardziej w środku, tak jakby zjechana, wytarta troszeczkę, więc jak skręcicie kołami całkowicie w bok, to wtedy macie ustawioną przekładnię w ten sposób, w miejscu, w którym jest najmniej zużyta. I wtedy właśnie najlepiej ten. Najlepiej się to ustawi. Jeszcze możecie sobie tutaj poruszać tym drążkiem. O. I sprawdzić, czy stuka, puka. Co się z tym dzieje. O.
czy ma jakieś luzy. O, w ten sposób można by tam coś tam pokombinować, popatrzeć. Dobra, no więc tyle. Jeżeli materiał ukazał wam się pomocny, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie kanał. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam, hej.